jesteś ubrany. Nie marz, tylko chodź. Śniadanie robię. Dlaczego nie jesteś jeszcze gotowy? Nie jestem gotowy, bo dopiero wstałem. Musiałem wziąć prysznic, ogolić się, umyć zęby. A teraz sobie śniadanie. Jesteśmy umówieni. Jesteśmy umówieni, ale na 10:00. Jest dopiero 8:00. Wolę być wcześniej, niż się spóźnić. Nie spóźnisz się. Chodzisz w gaciach. Chodzę w gaciach, bo jestem u siebie. Lubię chodzić w gaciach we własnym domu. Przeszkadza ci to? Śniadanie jadłeś? Nie jadam śniadań. Jak to nie jadasz śniadań? Po prostu nie jadam śniadań. Nie lubię być ociężały. Będziesz musiał jeść małe porcje. I tak czuję się wtedy niekomfortowo. To skąd ty bierzesz energię? Co? Pytam, skąd bierzesz energię? Skoro twoim pierwszym posiłkiem jest obiad, to musisz wziąć tą energię przynajmniej do połowy dnia, które spędzasz aktywnie przed jego zjedzeniem. Pytam zatem, skąd ją bierzesz? Pijam rano kawę. Kawa. Kawa cię tylko pobudza, nie dodaje ci prawdziwej energii. Założę się, że przez 5 ostatnich lat pijesz tą samą kawę w tym samym kubku i zalewasz wodą do tej samej linii brudu. Co? Zobaczysz kiedyś, za 5 lat, pewnego dnia obudzisz się tak wyczesany, że oczy ci będą z orbit wychodzić, ale co z tego, skoro nie będziesz miał tej energii, żeby się podrapać po własnych jajach? Tutaj się nie pali. Proszę, częstuj się. Nie chcę, dzięki. Jedz. Nie mam zamiaru ciebie sprzedać z podłogi, jak zasłabniesz. Jakby tutaj gdzieś w okolicy kręcili kolejność zmierzchu, to byś z powodzeniem mógł Pattisona zastępować, jak blady jesteś. Zresztą, nie jestem twoją matką. Nie chcesz, to nie jedz. Tylko nie zdziw się, jak za 10 lat ja będę podrywał dupy na słonecznej tajlandzkiej plaży, a ty w poczekaniu kardiologa. Wszystko gotowe? Tak. Gdzie to jest? W bagażniku. Ktoś wie, że przyjeżdżamy? Według Jarosława nie. To się jeszcze okaże. Ale skoro tak mówi... Proszę, gdzie jesteś, masz ochotę? Zauważyłaś, że jeszcze nikogo nie zabiło. My tu jesteśmy od zabijania ludzi. Nie tak! Bierzesz całego pomidora, wkładasz go do buzi, cały ten sok i miąższ tryska. To jest cała przyjemność. Będziesz to skrobał jak marchewkę, cały efekt stracisz. O, nie bolało, nie? Następna ta brukselka. Mam nadzieję, że dostaniesz fakt, że postanowiłem pozmywać po powrocie do domu. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Dobrze. Wiesz, jakie miejsce to ma najwięcej zarazków? Kibel? No, jeśli mieszkasz na wsi i strasz w jakiejś drewnianej latrynie w środku lasu, to tak. Gąbka do mycia naczyń. Ile razy udało ci ją dobrze doczyścić, pozmywać jakichś brudnych, przypalonych garów, co? Ja jadam na mieście, a w domu mam zmywarkę. Aha. Ciekawe, jak często ją zmywasz. Możemy iść. Jak jest na dworzu? Śnieg jest. Kurtkę wezmę. Szkoda, że to się musiało tak skończyć. Mam nadzieję, że następny razem Jarosław przyjdzie kogoś, kto nie zdradzi się pierwszym spojrzeniem. To było bardzo głupie posunięcie. Mam twoją walizkę. Nie, nie szukaj mnie. Ja ciebie znajdę.